Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Cyberpunku 2077. Jestem już w tym momencie po urlopie, więc wracamy do gry, troszkę pewnie nie będę ogarniał, ale to nie jest chyba nic dziwnego. Do czego będziemy dążyli, moi drodzy? Zaczniemy od misji, która... Znaczy misji, pseudomisji tak naprawdę, bo pójdziemy kupić auto. Kupimy kolejne auto, co z tego, że jeszcze nie odebrałem swojego głównego, co my zauważyłem chyba, nie wiem, czy w ostatnim odcinku, czy... Czy jakoś pomiędzy odcinkami, ale troszeczkę takiego fejla strzeliłem, bo tak, mamy nasze auto dostępne i można je po prostu odebrać. A ja jak idiota po prostu biegałem za tymi autami i... Upgrade now, V3, pewnie jest to jakiś szczep, wybaczcie. Tam się na reklamie skupiłem. Natomiast no moja głupota, tak, nie zwróciłem uwagi i przez to musiałem kupić sobie auto. Znaczy musiałem, no nie musiałem tak naprawdę. Czekajcie, gdzie jest wyjście? A, tutaj. Naprawdę nie musiałem na dobrą sprawę, ale kupiłem, no i cóż. W ogóle autka wyglądają bardzo ładnie, muszę przyznać. Ono powinno być gdzieś do kupienia tutaj u góry, z tego co widzę. Przynajmniej według tego, co mi gra pokazuje. Na poziomie -2 i tak jest. Jest tutaj, o Jezus Maria, to jest ten maluch, o którym mówił imperialista. W ogóle właśnie, mała poprawka, moi drodzy. Owszem, jest rzeczywiście, w cudzysłowie, chińsko-bajkowa... muzyka tutaj, aczkolwiek jest to jeden utwór i nie chcecie znać jego treści, bo my się troszeczkę bardziej zagłębiliśmy w jego treść. No cóż. Brzmi uroczo, w rzeczywistości jest, cóż, ciekawie. Niemniej, co jeszcze, moi drodzy, zrobimy? Coś, co troszeczkę złamie tutaj na moją zasadę robienia misji pobocznych. Mianowicie, wybierzemy się na spotkanie do Takemury. Dlaczego do Takemury? Ojejku, ale nieładny spadek klatek się zdarzył. A to pewnie dlatego, że pierwszy raz odpalam grę po tygodniu. W ogóle wszedł patch, który był całkiem spory i podobno naprawił dosyć dużo błędów. Dlaczego jedziemy do Takemury? Dlatego, że odblokuje nam to Tarota, który był do tej pory zablokowany. To jest mały spoiler, który rzucił mi imperialista, ale jest to na tyle ważne, że po prostu Tarot też jest... Te karty Tarot też są misjami pobocznymi poniekąd, jeśli można tak to powiedzieć. Więc stwierdziłem, ok, zrobimy jeszcze tyle, spotkamy się z Takemurą i zobaczymy, co będzie dalej, tak? Raczej będziemy kontynuowali misje poboczne. Nie spieszy mi się, naprawdę nie spieszy mi się z wątkiem głównym, dlatego, że uwielbiam tę grę, w sensie pomimo tych drobnych błędów, bo tutaj są głównie drobne błędy, w mojej opinii przynajmniej, gra mi się naprawdę świetnie i nie widzę problemów z tym, żeby po prostu delektować się tą rozgrywką. Opening z unboxing w sumie w wersji kolekcjonerskiej będzie też niedługo na kanale, aczkolwiek na razie, wiecie, muszę jeszcze troszeczkę tam poogarniać, zresztą zobaczcie dlaczego. Niemniej, usiądźmy i porozmawiajmy już. O, jakaś pizza nawet. Nie wyglądasz aż tak źle. W samochodzie myślałem, że nie wyjdziesz z tego żywy. W ogóle widziałem masę znowu kompilacji bugów i tak dalej. I powiem wam, że dla mnie to jest szokujące, bo... A, to jest... Dobra, okej. Okay. Jest to rzeczywiście gość, którego animacja wygląda cudownie, czyli ten jedzący burgera i wcierającego sobie w twarz. Ale, no, z tych bugów, które widziałem, niektóre się rzeczywiście niektórym osobom powtarzały, z którymi rozmawiałem. Za dużo tych których w tym zdaniu. Ale, szczerze, mi się to nie zdarzało i nie wiem, może mam trochę szczęście, że aż tyle tych bugów nie natrafiłem. A może po prostu je zignorowałem z jakimś cudem. W sensie zapytałem, dlaczego mi pomógł. To jest bardzo ważne pytanie, moim zdaniem. Dlaczego mi pomogłeś? Potrzebowałem cię żywego. I nadal potrzebuję. I teraz jest dobre... Wydaje mi się, że to fajnie ze sobą skompilowałem teraz te dwa pytania, bo dlaczego mi pomogłeś? Odpowiedział, że potrzebuje nas żywego i teraz możemy zapytać dalej, czy chodzi mu tylko o biochip, tak? Troszkę... Może agresywnie, ale wiecie, że ja tę postać tworzę troszeczkę inaczej niż ja sam bym pytał na przykład daną osobę o coś. Dlaczego chciałeś się ze mną spotkać? Chodzi o biochip. Jest uszkodzony i ponoć nie da się go odzyskać, nie zabijając się przy okazji. Niestety. Wiktor ma za długi język. Ale i złote ręce. Taki przyjaciel to prawdziwy skarb. Okej, okay. Czego ode mnie chcesz w sumie? To jest też dobre pytanie, no w końcu po to, żeśmy przyjechali, żeby się dowiedzieć. Czego ty właściwie ode mnie chcesz? Na początek powiedz mi, gdzie znaleźć Evelyn Parker. Do czego potrzebna ci Parker? Sypia z Yorinobu Arasaką. I najwyraźniej dobrze wie, jak go podejść. Sam chciałbym z nią porozmawiać. Obiecała mi pomóc pozbyć się biochipu. Tak. Nie liczyłbym na to. Pewnie jest już daleko stąd. Ja sobie w sumie odpowiedział rzeczywiście.
Evelyn, kurczę, nie pamiętam, która to była Evelyn, czy to była ta netrunnerka, czy to była... Przepraszam, ejku. Czy to była netrunnerka, czy to była ta która zarządzała... Janice Club? Ojejku, nie pamiętam teraz imienia, które tam było. Nieważne, chyba wiecie, o którym klubie mówię. No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, gdzie jest Parker. Dlaczego uważasz, że może pomóc ci usunąć biochip? Stoi za nią któraś z korporacji? W sumie gościu zadaje bardzo dużo pytań, nie żebyśmy my nie pytali aż tyle, ale na dobrą sprawę nie wiem, natomiast nie chciałbym mu na to odpowiadać. Nie marnujmy czasu. Zadajesz strasznie dużo pytań. Bo jesteś interesującym rozmówcą. To dla odmiany ty powiedz coś ciekawego. Mam zamiar ukarać Yorinobu Arasakę za morderstwo, które popełnił. No patrzcie, dowiedział się jakimś cudem. Przykro mi, że nie mogłem pomóc. Nie mam czasu do stracenia. Zaczekaj. Potrzebujecie. Yorinobu Arasaka musi odpowiedzieć za ojcobójstwo. Szukasz sprawiedliwości? W tym mieście? Chcę zemsty. Jest tu łatwiej osiągalna. To jest prawda. Są ludzie, którzy mogą pomóc mi wykończyć Yorinobu Arasakę. Ale muszę ich przekonać do moich racji. I myślisz, że przekonają ich słowa złodzieja? Może. Nie mam lepszych dowodów. Na dodatek nie znam tu nikogo i jestem ścigany. Za co on jest ścigany? Nie będę mówił o tym, że się nie zgodzę, bo to by było po prostu głupie moim zdaniem. Natomiast... Myślę, to jest najlepsza opcja, żeby po prostu pominąć to dodatkowe pytanie. Czekaj, nadal nie rozumiem. Mamy pójść do Arasaka Tower i powiedzieć wszystkim, że to Yorinobu zabił ojca? Będziemy rozmawiać z rozsądnymi ludźmi na neutralnym gruncie. Są pewne procedury, które pozwolą ustalić, że mówisz prawdę. Wykrywać kłamstw? Nie ma opcji. Tak. No w takim razie pomyśl. Umierasz i nie wiesz, jak się uratować. Zabija cię chip wyprodukowany przez Arasakę. Tylko korporacja wie o nim wszystko. Twoje życie od tego zależy. Arasaka może ocalić cię równie łatwo jak zabić. Wystarczy tylko, że ludzie, których chce przekonać, uznają cię za przyjaciela. Czyli na dobrą sprawę będę musiał pracować z korporacją. Fajnie. Nie. Nie marnujmy czasu. Właściwie kogo konkretnie masz na myśli? Osoby, które są sercem Arasaki, to ludzie zainteresowani stabilnym rozwojem korporacji. Okej. Okay. Tak, mam jakiś tam przykład. Nie wiem, nie pamiętam, kim był Anders Hellman, więc... Wybaczcie mi, ja tak jak mówię, będę sobie przypominał pewnie niektóre rzeczy w trakcie, bo jednak tygodniowa przerwa, czy troszkę dłuższa nawet, to jest dosyć dużo jak dla mnie. Ludzie tacy jak Anders Hellman? Skąd znasz to nazwisko? Dobrze przygotowałem się do skoku. Wiem, że Hellman jest twórcą Relika. Jest tylko pionkiem. Ja miałem na myśli kogoś potężniejszego. Poza tym... Anders Hellman uciekł z Arasaki. Bardzo mi się w ogóle podoba to, jak on jest tutaj zmodyfikowany. Szkoda, że nie ma tłumaczenia tego. Kurwa, wszędzie Arasaka. Hej, chciałem tego posłuchać. Nie piwuj mordy. Nikogo poza tobą nie interesuje ta korporacyjna kurwa. Że co? Dobra, niech się uspokoi lepiej. Takemura. Odpuść. Nie chciałbym tej burdy. Na przynajmniej wszystko. Jeden z was nie jest kretynem. Tom jest w porządku. Stali bywalcy znają jego poglądy. Tak mówię, bardzo mi się podoba mi ojca. Był kucharzem. Ta modyfikacja tutaj jego ciała, w sensie to po prostu dobrze wygląda jak jakiś nanokombinezon troszkę, typu coś z Crysisa na przykład drugiego. Wybacz, nie grałem w trójeczkę, więc jest mi ciężko się odnieść, ale chyba kombinezon był bardzo podobny.
nie mieli te wszystkie nanorurki i połączenia. Mnie to strasznie jara z perspektywy technologicznej, jak mówiłem już wielokrotnie. Nie powinniśmy zwracać na siebie uwagi. Głupi impuls. Dzięki za propozycję. Przemyślę ją i odezwę się do ciebie. Potrzebuję czasu, żeby wszystko zaplanować, ale jeśli zgodzisz się mi pomóc, naprawdę możesz na tym skorzystać. Proszę tylko, żebyś nie uciekał z miasta. Dlaczego miałbym uciekać? Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Kogoś innego niż specjaliści z Arasaki. Nie masz żadnych alternatyw. Z naszej rozmowy wynika co innego. Ojej, już muszę teraz wybrać, tak? Wii, nie marnujmy czasu. Czy naprawdę Anders Hellman wie najwięcej o relikum? Patrząc na to, że był pionkiem, mam wątpliwości. Niby jest twórcą, ale nadal jest pionkiem. Natomiast, czy Evelyn Parker może mi pomóc rzeczywiście? Też nie mam pewności. Ja pójdę do Evelyn. Myślę, że mimo wszystko pójdę do Evelyn. Może mi by się udało odnaleźć Evelyn Parker. Jeśli nie pomogła ci dotąd, to nie pomoże ci w ogóle. Nie wierzysz w honor między złodziejami? Nie ma czegoś takiego. Wierzę w honor. Po prostu. Yorinobu Arasaka z pewnością uśmiałby się po pachy. Ojoj. Parker ci nie pomoże. Ojoj, to na było niebezpieczne. Na twoim miejscu przygotowałbym zapasowy plan. To było niebezpieczne zagranie. Bardzo niebezpieczne. Można kontynuować z Evelyn Parker, albo... Znaczy, oni to czytają jako Evelyn. Ja to czytam jako Evelyn. Zobaczcie, to E gdzieś mi ucieka, ale nie wiem, czy to jest kwestia akcentu, czy po prostu przyzwyczajenie. Dobra, jeszcze możemy powiedzieć o tym Andersie, jakby ten wybór jak nie był aż tak bardzo kluczowy. Anders Hellman. Znajdę go i przekonam, żeby mi pomógł. Nawet jeśli miałoby to oznaczać kolejną wojnę z Arasaką. Hellman uciekł z Arasaki. Sam go szukałem przez kilka dni, ale... Jak to mówicie, przepadł jak kamień w wodę. Sporo się dowiedziałeś przez te kilkanaście dni. Na tym polega mój zawód. Wyławiać istotne informacje i być o krok przed innymi. Na tym polegał twój zawód. Polegał. Oj, oj, oj. Vi bardzo, bardzo niebezpiecznie gra, muszę przyznać, ale... Znaczy, jakby... Mam wrażenie, że Vi go mimo wszystko próbuje tutaj cały czas zdenerwować. I ojoj, to się może bardzo źle skończyć. Szczerze, jakby on był na swoim gruncie, to prawdopodobnie... O Jezu, Maria, co tam była za reklama. To prawdopodobnie mielibyśmy już bardzo, bardzo przewalone. Dobrze, jeszcze zapytam mnie, dlaczego szukał Hellmana. W sumie to jest dobre pytanie. Pewnie nie dostał zlecenia, no bo stracił tak naprawdę robotę. Dlaczego interesuje cię Hellman? To on uprzedził Saburo Domo o planach syna. Znał dobrze ich obu i może być dla mnie cennym świadkiem. I uprzedził go jednak. Takie korporacyjne szczury głośno piszczą, gdy się je przyciśnie. To prawda. Poświęciłem kilka dni na zebranie informacji i trafiłem do klubu Afterlife. Niestety. Odbiłem się od rąk królowej fikserów. Pracowałeś dla Saburo i nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi na świeczniku? Nie chciała mieć nic wspólnego z człowiekiem oskarżonym o śmierć Saburo Arasaki. On jest oskarżony o to. Ma łeb na karku. Okay. Sporo wie. Może mogłaby jakoś pomóc z Hellmanem. Jest też kosztowna i wybredna w doborze klientów. Słuchaj, nie mogę dłużej zostać. Rób co chcesz. Szukaj Parker albo Hellmana. Ja muszę odezwać się do kilku znajomych i odebrać przysługi, które są mi winni. Zadzwonię, gdy ludzie, na których liczę, będą gotowi, by cię wysłuchać. Do usłyszenia. Jeśli jakimś cudem uda ci się dotrzeć do Hellmana, daj mi znać. Też chciałbym z nim porozmawiać. Okej, to się da załatwić. Mogę wstać albo zjeść tę pizzę? O, Johnny. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Night City to ciągle syf i kluski z paśnika. Arasakowie wciąż są obłąkani, a świat nadal rozpada się, jak kiedyś. Ale przynajmniej Rogue ciągle żyje. Podoba mi się to jak z tyłu głowy, jakby, w sensie... Ten dźwięk jest tak fajnie przestrzennie zrobiony, że jest taki metaliczny, cybernetyczny głos jakby z tyłu. To jak? Taki pogłos po Johnnym. Gotowy? Zostaw mnie w spokoju! Nie musisz rozmawiać ze mną na głos.
Czego ode mnie chcesz? Ciągle masz mi za złe tamtą noc? Próbowałeś mnie zabić. Przemyślałem to i zmieniłem zdanie. Już nie chcę cię zabić. Ja pierdolę. Odwal się. Dla mnie to też było ciężkie doświadczenie. Obudzić się w czyjejś głowie. Dzielić cudze myśli i wspomnienia. Ochłonąłem już i stwierdziłem, że możemy sobie pomóc. Na początek załatwiając sprawę z Rogue. Widzisz, znam ją z dawnych czasów. Z całym szacunkiem, ale bez względu na wszystko, jakoś cały czas nie ufam Johnemu. Wyjdźmy stąd. Znaczy, niby spoko, ale trochę niespoko, jakby patrząc na jego podejście teraz. Nie wiem, mam do niego bardzo mieszane uczucia, ale czy od razu mówić, że mu nie ufam? Nie, poczekajmy z tym. Jesteś duchem minionych świąt, cwaniaku. Twoi kumple albo gryzą piach, albo już dawno temu cię zapomnieli. Mnie się nie da zapomnieć. I co mam powiedzieć, Rogue? Że jej stary druh Johnny jest teraz guzem w moim mózgu? Wiesz co? Rogue słyszała już głupsze rzeczy, gdy ciebie nie było jeszcze na świecie. Serio. Wiem. Widziałem was we wspomnieniach. Rogue zatańczy, jak jej zagram. Po prostu zaprowadź nas do Afterlife. Nie ma żadnych nas. Znaczy w sumie... To stwierdzenie nas... O, w ogóle mogę zadzwonić do Judy. To stwierdzenie nas jest troszeczkę nawiązaniem, wydaje mi się, że do syndromu DAD. Wybaczcie teraz, nie pamiętam polskiej nazwy tego, ale to jest do posiadania wielu osobowości jednocześnie. I dlatego on mówi nas, jakby... Przepraszam, to jest troszeczkę głębsze zagadnienie i ciężko mi będzie dokładnie wyjaśnić, szczególnie jako osobie, która nie cierpi na to schorzenie. Ale możecie sobie o tym poczytać, możecie sobie obejrzeć parę materiałów jest anglojęzycznych na YouTubie, które są bardzo ciekawe. Ojejku, nie to chciałem zrobić. Czy mogę się jakoś rozłączyć? Wi. Ojej. Nie chcę. Do następnego. Można było tam zapytać o parę rzeczy, ale nie są na tyle na razie interesujące dla mnie. To co chciałem zrobić, to chciałem przeczytać wiadomość od niej. To był tab, okej. Ceny PDA. Aha, to jest po prostu kolejny kontrakt. Dobra. Okej, tyle mnie interesowało. Przejdźmy jeszcze teraz do Judy i zadzwonimy do niej. Vi? Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. W rzeczywistości zwie się... W sumie też tak myślałem. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do czegoś. Wydaje mi się, że tak. Nie ty jedna. Przez jakiś czas sam tak myślałem. Nie do końca wam wyszedł ten skok, co? Słyszałaś o skoku? Czyli musiałaś rozmawiać z Evelyn? Nie musiałam. Całe miasto o tym słyszało. No w sumie... Też racja. I to jest Judy. Właśnie ja pomyliłem Evelyn z Judy przez chwilę. Więc wybaczcie. Szukam Evelyn. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci. Nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Nie mam innych tropów poza tobą, Judy. Ja muszę ją znaleźć. Wiem, że możesz mi pomóc. Kto powiedział, że chce ci pomóc? Spotkajmy się, okej? Jesteś teraz w klubie Mox? Oczywiście. I to był Lizzie's Bar, a nie Jesse's Bar? Ja chyba to powiedziałem Jesse's Bar. Nieważne. Ojej, czekajcie, a tutaj można... O, z tym można jeszcze pogadać. Czymże są istoty pozbawione? Czymże on mówi są coś innego? Sieci, jeśli nie duszami z zaświatów? To jest ciekawe. Nie wiedziałem, że on będzie miał więcej opcji. Słyszałem ich głosy. Kto Słyszałeś ich głosy? Co mówiły? To nie była ludzka mowa. O nie, one wyły, krzyczały w agonii, niezdolne powrócić do swych ciał. Była wśród nich kobieta o lodowatym głosie, królowa Lilith. Zachowała spokój za cenę człowieczeństwa. Pytacie więc, kto otworzył plugawe wrota otchłani? Nie pytamy. Odpowiem wam, technonekromanci z Alpha Centauri. Czy to wszystko? No cała rozmowa? Poznaję cię. Często tu przychodzisz. Widzę to w twoich oczach. Otworzyłeś umysł na prawo. Okej, ona nadal do nas gada, co jest ciekawe. Wesprzesz mnie skromnym datkiem, abym mógł kontynuować moją misję. Hmm.
Co, pytanie, czy chciałbym odpowiedzieć, nie? Raczej no... Nie mam zamiaru mu pomagać, bez przesady, jakby on jest... brzmi jak obłąkany troszkę. Nie zgadzam się totalnie z jego logiką, więc... Chyba odpowiem takim chamskim V. Będę takim chamskim V tutaj. Chyba śnisz. Znajdź sobie pracę, świrze. Co nam przyjdzie z pracy, kiedy tamci odbiorą nam jej owoce? Masz coś jeszcze do powiedzenia, czy już mogę iść? Nie wierzycie w ich istnienie? Tak, już skończył chyba. Dobra, moi drodzy, mamy spotkać się z Judy. Tutaj w ogóle coś jest na mapie. Było mi w ogóle powiedziane, że gdzieś tutaj... O, widzicie? I teraz mi się odblokowały karty Tarota. Trzeba przeskanować mural, żeby je odblokowywać. Okej. Czyli nie trzeba tak naprawdę robić misji głównej. Może kiedyś się spotkamy tam z Judith. Przepraszam, z Judy, nie Judith. To, co mi się bardzo podoba, to tak jak mówię, to, że to się odblokowuje, tylko mam wrażenie, że jakby... W wypadku tego konkretnego, tych kart Tarota, jakby nie rozumiem idei, dlaczego akurat teraz się odblokowały po tej jednej misji, ale żeby tak jak powiedziałem, zrobić to prawidłowo, olewamy na razie kwestie misji głównych i będziemy kontynuowali misje poboczne. Na przykład, gdzie jest moja bryka? No właśnie, odbierzmy nasze auto w końcu, bo to będzie, to jest jakaś patologia, że jeszcze tego nie zrobiłem. Jest tragedia po prostu totalna. No i oczywiście gdzieś tam będziemy po drodze sobie skanowali te karty Tarota, bo ich jest, nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam ile jest kart Tarota, czy, no nie 13, chyba 24? Wybaczcie, totalnie pamiętam. Kiedyś pamiętam, że u mnie w mieszkaniu była talia kart Tarota, może nawet jeszcze gdzieś jest, ale wątpię. Spójrz. O, Johnny. Powiem wam, że średnio to u mnie widać, ale u was chyba troszkę lepiej. O, spójrz tylko na właśnie. To. Też to widzisz, prawda? Albo zwariowałem, albo mam doświadczenie mistyczne. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Misty? To prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. A jakby nie do końca rozumiem, co jest nie tak z tym. Do końca. Ale chętnie na pewno zbiorę, tak jak mówię, te murale, bo to jest spoko. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajnie zrobione. Tylko, tak jak wspomniałem, nie do końca rozumiem samą ideę, jakby samo... sam powód, dlaczego akurat w tym momencie to odblokowało. Niemniej, mamy tu jakieś dwie dodatkowe drzazgi, my je sobie przeczytamy pod koniec tego odcinka, bo w następnym odcinku. Czy mamy coś jeszcze do zebrania tutaj? Chyba nie. A to jest włączenie, okej. W ogóle wydaje mi się, że z jakiegoś powodu teraz widzimy więcej tych przedmiotów, albo na większą odległość je widzimy. Może to jakiś taki mój błąd, ale... Mam takie jakieś dziwne wrażenie po prostu. Ta gazeta przed chwilą się... Miałem wrażenie, że się podświetliła się, tylko... Dobra, nieważne. Wygląda, że po prostu jej nie można rzeczywiście przeczytać. W takim razie co? Zjeżdżamy, moi drodzy, na dół. Gdzieś po drodze, jak będziemy mogli, to... W sensie gdzieś po drodze, jak będziemy mieli misję, jak będziemy jechali do tej misji, żeby odebrać tę naszą brykę, ten nasz, nasze autko, próbujemy. Zamknij mordę, gościu, jest, no nie tak wkurzę, już mam go dość. W sensie, fajnie, że no, można z nim pogadać i tak dalej, ale on mnie strasznie wkurza. Proszę bardzo, akurat wyszedłem, bo to prowadziło tutaj? Kurczę, dobra. Pogadamy w takim razie jeszcze z Misty, tylko chwileczkę, to nie tędy. Chyba, że to jest inne miejsce. Zejście do Wiktora. To jest jakiś bezdomny, jest Maria, nic nie widzę, muszę przyznać. Co, ja sobie delikatnie, mimo wszystko, brightness zwiększę. Gdzie to jest wideo? Nie, czekajcie. Gdzieś tu był brightness, ale nie pamiętam teraz dokładnie gdzie. Korekcja gamma tutaj. Bo on mi się zresetował, to dlatego. Czekajcie, miałem chyba na 80 jakoś 7? Chyba tak. Dobra, może być. Tak, teraz cokolwiek przynajmniej widzę. Wybaczcie, bo ogólnie opcje się resetują przy każdym update'cie, mam takie wrażenie, albo przynajmniej w moim wypadku tak jest. I przez to jest troszeczkę bardziej problematycznie. Spójrzcie na ich martwe oczy! Aha, ja jeszcze mam czekać na tę naprawę samochodu? Co? Czekajcie,
Byłem pewien, że już mogę ją odebrać, no ale okej, okay, nieważne w takim razie. Dobra, to co? Odpalmy sobie mapę. Byłem pewien, że naprawdę mogę ją odebrać. Odpalmy sobie mapę i zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy... i zadanie poboczne. Potem mamy pogadać z Misty i mamy coś jeszcze. I pogadać z Wiktorem. Okej, okay, no to można to zrobić. Aha, bo oni są misją poboczną, tak? Korporacja jest tylko przykrywką dla ich plugawych potrzeb życiowych. Ma kolejne pieprzenie. Czy może raczej nieżyciowych? Powiadam wam, Saburo nie umarł! Pogrążony w letargu śpi w rodowej krypcie. To brzmi jak troszkę z Waltem Disneyem. Pije krew swoich sług i czeka na właściwy moment. Aha, jasne. Saburo definitywnie nie żyje. Wiem, co mówię. Skąd ta pewność? Widziałeś jego śmierć na własne oczy? Tak się składa, że... nie. Nie widziałem. Lepiej nie mówić, co? No właśnie! Lecz jakim sposobem śmiertelni ludzie posiedli tajemnicę wieczności, zapytacie? Za sprawą technonekromantów z Alpha Centauri! To no, ich krew wypił przed laty Saburo Arasaka, by przemienić się w pomiot mroku! Gary, nie możesz zdradzać sekretów Arasaki. Znajdą cię! Niech znajdą! Ziarno zostało zasiane. Prawda rozkwitnie i wyzwoli nas spod jarzma najeźdźców! Poznaję cię. Często tu przychodzisz. Widzę to w twoich oczach. Otworzyłeś umysł na prawdę. Wesprzesz mnie skromnym datkiem, abym to mógł kont... to samo myślę odpowiem, co było. Co nam przyjdzie z pracy, kiedy tamci odb... Wiecie, ja tylko muszę wstać, łaska. Akurat nie o to mi chodziło. Jeszcze coś? Nie wierzycie w ich istnienie i tym sposobem oddajecie im zwycięstwo! Bo to jest napisane, że cały czas co może się tutaj kryć, tak? Jakby cały czas coś mogło się jeszcze tutaj wydarzyć. Fale radiowe powiedzą wam prawdę. Kto ma uszy, niech słucha. Kto ma oczy, niechaj patrzy. Ty jeszcze powiesz ciekawego, czy już się zamkniesz? Bo chciałem, żeby mi tam nic nie zniknęła. Ich statek matka spowije niebo cieniem. Szykujcie się, bo przybywają. Już? Koniec? Obudźcie się, nim będzie za późno. To jest mniej więcej gość, który powinien mieć foliową czapeczkę. Żałuję, że on nie ma foliowej czapeczki. To było takie piękne. Nie wierzycie w ich istnienie. Dobra. On już nic więcej nie powie. Ale dlaczego ta misja cały czas mi tam siedzi? Chyba trzeba po prostu... nie wiem, może trzeba mu dać kasę rzeczywiście. Dobra. Widziałem w mieście dziwny obraz i pomyślałem sobie, że to coś z twojej branży. Jak wyglądał? Zarejestrowałem skan. Obejrzyj sobie. Wielkie Arkanum Tarota. Wyższa siła udziela ci wskazówek. Też nie wiem, czym jest Wielkie Arkanum, więc się dowiedzmy, moi drodzy. Wiedzy nigdy za mało. Wielkie Arkanum? Co to jest? Karta Tarota, archetyp. Wiedza zaszyta w symbolu albo etap w wędrówce przez życie. Wybieraj. Mówisz, że jakaś siła wyższa przemawia do mnie przez symbole Tarota? Albo do Silverhanda, albo do obu naraz, bo przecież teraz we dwóch tworzycie jedno. Cóż, trochę prawda. Trochę, tak jak mówiłem, to jest trochę prawda i trochę nieprawda, bo nasz bohater cały czas wypiera Johnego. Halo? Byłoby łatwiej, gdybyś się mówiła jaśniej. Świat jest labiryntem złudzeń, a światłu nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. No dobrze, to co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem, otrzymaną od siły, której nie znam? Na twoim miejscu rozglądałabym się za kolejnymi znakami. Tarot opisuje drogę, więc idź tą drogą. Dalej nie wiem, co mam zrobić z tym znaleziskiem. Szukaj innych obrazów. Na pewno miejsca, w których je znajdziesz, mają z nimi związek. Rozmyślaj o tym, co zobaczysz. Myślę, że te znaki mają za zadanie pomóc ci zrozumieć prawdę. Akurat zrozumienie prawdy jest daleko na liście moich priorytetów. Gdy przyjdą trudne chwile, będziesz musiał zdecydować, jaką drogę obrać. Wtedy wszystko zrozumiesz. No nie wiem. Ja też, żebym wróć się zgubiłem. Do mnie, gdy zobaczysz już wystarczająco wiele. Pomogę ci wyjaśnić, co widziałeś.
Okej, okay, dobra. To mi jakkolwiek może pomoże, rzeczywiście. A czy nadal muszę pogadać z Wiktorem? Nie, ale... Wiecie? A, muszę znaleźć wszystkie obrazy Tarota. Dobra, czyli... O właśnie, widzicie, tutaj są na przykład dwie karty Tarota gdzieś blisko. Proszę bardzo. Tutaj mamy też kolejne dwie, tak? Czy się mylę? Nie, przepraszam, jedną? Nie, są dwie rzeczywiście. Strasznie dużo jest tych kart Tarota, tak jak mówiłem. I one są... No dobre pytanie, gdzie są? Tutaj mamy, widzicie, jeszcze pełno znaczników nieodkrytych. Jedna z osób, którą znam, czyli konkretnie imperialista, już podobno większość misji pobocznych zrobił, a ma w tej grze chyba 40 czy 60 godzin już teraz. Ciężko mi powiedzieć, bo nie pamiętam dokładnie. Ale będzie ciekawie na pewno. No będzie co robić przede wszystkim. I tam mamy udać się do Afterlife, albo możemy iść po tę kartę Tarota. Wie co, może pójdziemy po tę kartę Tarota jednak. Zanim cokolwiek dalej zrobimy, bo tak jak mówię, chciałbym powoli wykonać te misje poboczne. Na razie tego gościa olewam, bo jak i tak tutaj będę wracał za którymś razem, to myślę, że do niego podskoczymy. Natomiast teraz nie ma na to ani czasu, ani ochoty. A pójdziemy sobie, tak jak powiedziałem, do naszego w sumie mieszkania. Jak w ogóle to jest daleko? 100 metrów około, ale właśnie, ja będę tak zakręcał i... A my jesteśmy już chyba przy wejściu, tak? Bo to jest ta budka z jedzeniem. Tak jest, dobra. Okej, czyli to wszystko nie jest tak naprawdę daleko, jakoś specjalnie daleko od siebie. Jak tak patrzę. Wezwijmy windę, przecież otwórzmy sobie windę. Pojedźmy na górę do usług, o! Czy usługi to nie jest nasze mieszkanie chyba? To jest jakieś po prostu piętro chyba... Teraz mi się wydaje, to te wszystkie karty Tarota, one się pojawiają właśnie dopiero... Jakby ścieżki do nich pojawiają się dopiero po odblokowaniu tego. Oh, what's on war? Jest Maria. Nie, po prostu... Znaczy, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że to Night City jest tak przeseksualizowane. Jakby... ja wiem, że taki jest pewnie zamysł, ale ja tak tego nie lubię w ogóle. Jakby ja, jako ja, strasznie nie lubię seksualizacji różnych rzeczy. Przesadnej i... Nie wiem, jakoś mnie to zawsze raziło. A nie, proszę bardzo, to jest jednak to miejsce. Czyli... Nie mamy czegoś takiego. Gdzieś ten tarot jest, tylko... W naszym mieszkaniu dosłownie? Bo ja nie wiedziałem, że mieszkamy przy zaraz nad ten, nad poziomem usług. To znowu jest ta dwójka chyba policjantów, co? Kurwa! Dobra, okej, już, odsuwam się. A teraz spokojnie się oddaj. Chciałem po prostu... O fuck, nie to. Elo? Niech mi się te drzwi zamkną, co? Okej. To było troszeczkę niespodziewane, ale... O kurde, no... Przez wczoraj źle kliknąłem, chciałem zbadać, a jak się badało? Nie pamiętam teraz. A, pod tabem, o Jezus Maria, przepraszam, bo mi się SPM znowu pomylił z Watchdogsami, tak? Dobra, chyba to tyle. I patrzcie, rzeczywiście mamy drugi w murali. I to tyle? Karta głupca, akurat kartę głupca kojarzę, ale dlaczego karta głupca jest... w ten sposób zrobiona. W ogóle podoba mi się to, że ona rzeczywiście tak miga, czyli jest tylko utworem naszej jakby wyobraźni poniekąd. Czekajcie, chciałbym zobaczyć, co ten gość przeskrobał po prostu. A, on jest Tiger Claws, to ma troszeczkę więcej sensu. Okej, okay, ale moi drodzy, mamy 33 minutki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. I widzimy się już w kolejnym odcinku za... bo ja wiem... parę godzin, jak dobrze liczę. Tak więc do zobaczenia, do następnego. A, i oczywiście jeśli YouTube to przetworzy, bo jestem troszeczkę do tyłu z materiałami. Więc do zobaczenia, do następnego i na razie.